Kolejny dzień przed świętami, kolejny odcinek, mam nadzieję, daily. Mamy teraz połowę listopada? Nie, połowę października, jak to nagrywamy. O Boże, nie? Ale wszystko to po to, żeby w końcu spróbować zrobić daily. Więc jeżeli się udało, to ja się cieszę, jeżeli się nie udało, to ja się spodziewam, że się nie uda, ale zobaczymy. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy wam pokazać filmy, których nigdy nie widzieliście, których nawet Aniela nigdy nie widziała. A zaraz zobaczę. Bo są to pierwsze filmy, które ja w ogóle robiłem na YouTubie, w ogóle przed powstaniem tego kanału. 2K14. No. 27 stycznia 2014. 7 stycznia 2014. Ja miałam wtedy 13 lat. No, a ja miałem... No dodaj sobie 4 do moich 13. 17. No to jest 4 lata starsze ode mnie. A ile teraz mam? 23. Ja mam 19. Jestem taki stary? Jesteś taki stary. Ja mam 21, przestań kłamać. Zaczynam od pierwszego filmu. Ty nagrywałeś po angielsku? Nazwa pliku wuhu.avi. Jezu, ja redagowałem avi wtedy. O! Game fun funny. OMG epic. Funky? Ja napisałem funky BF3 Montage? Jezus Maria. Dawe Hitler! What? A normal day night oh. Ale cringe, gościu. Zamknij mordę. Jezu, wiesz, to jest najlepsze. Poziom cringe'u wcale nie spadł, tylko urósł od tego czasu. A to był dobry strzał. To był dobry strzał. Ty zrobiłeś? No. Da shot. Da? Da. No i pa. Kiedyś strzeliłaś z czołgu do śmigłowca? To powinno być awesome BF3 Montage, a nie funny. To nie jest nic śmiesznego. Przykro mi robisz. Nie chcę ci robić przykro, ale to jest głów. Czekaj, ja pamiętam, tutaj był jeden śmieszny fragment. No był! Dobra, oglądamy, przepraszam. Jeszcze nigdy nie było mi tak przykro, nie, jak jest mi teraz. Ile to ma w ogóle? 1608... Nie, 1600... Admiros, 2 lata temu byłem tutaj. O kur... I tego się nie spodziewałem. Tych filmów ja generalnie nie chcę oglądać. Proszę! Pewnie po angielsku mówiłeś. Jezu, ja się boję to klikać. A ja wybierz to, bo podoba mi się. Wiesz co, zawsze jak ja pokazywałem ten kanał. Ile kiedyś... tagów, Isaac, co wy ty? Jak ja kiedyś, bo to było imię tego głównego bohatera. Jak ja kiedyś robiłem live'y, to ja zawsze unikałem klikania w te filmy. Wiesz, że to są filmy, które nagrałem te 6 lat temu i ani razu ich nie oglądałem. Dawaj. Nie chcę tego oglądać. Dobra, kapi, miał być odcinek z oglądania swoich cringe'owych rzeczy, co kiedyś nagrałeś. To jest za dużo, ja się naprawdę boję tego filmu. Dawaj. Okay, how's going? So, we are in the ship. No chcę swój gameplay oglądać! No to już się naoglądałaś, starszy. Jesteś czerwony! O Jezu! Jak mój sweterek! Jak kiedyś mogłem się wstydzić jakiegoś filmu, to są właśnie te filmy, tak? To możemy kliknąć Minecraft Cinematic Real Beauty. Nie, to już mi się podobało wyżej, to. Watch Dogs Short Fan Movie. Tak. W sensie, to jest film, który był robiony na konkurs. Bo jak kiedyś wychodziły Watch Dogsy pierwsze, to chyba Jarok zorganizował konkurs na Watch Dogsy. Można było chyba wygrać kartę graficzną, to bodajże była 1060, bo nie, 960 chyba nawet. Wygrałeś? Nie. Intro zajebane z internetu gdzieś w ogóle. To jest ten poziom color gradingu, kiedy jest środek dnia, ale ty musisz nagrywać, jakby była noc. Tutaj jeszcze statywy stoją. Ale mnie ściska, gościu. I tak lepszy od reżysera życia, nie? Czaisz? Czaisz? To ma większy budżet niż filmy z Karolaki! Patrz na to! Widzisz? Jakie zarąbiste, kurde. Spiąłeś się na drzewo czy coś? Nie, stałeś na jakimś domku pewnie. Wiesz, jakie były... Kolekcjonuję Hello Kitty. Ja robiłem tę animację od zera. Tak? Żeby, ja to robiłem jeden do jednego, żeby to wyglądało jak z gry. Ja nie wiem, jaka była podstawa, żeby on nagle zaczął kamerę jakieś oglądać. Bo upadły mu... O kur... O nie! Aaaa! Ja miałem długie włosy jeszcze wtedy! Jaki ty jesteś chudy! Ty umiałeś biegać? Zamknij! Jaka twarz?
Jeżeli zgubiłeś mnie z oczu. Ja pierdolę, nie! 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 Spójrz za się. Nie! Nie! Ice Bucket Challenge na wyższy poziom. Ice Bucket Challenge? Ja pierdolę. Oglądasz to i YouTube sugeruje ci: zabij się. Tak, nie, kurwa, YouTube też ma to. Znaczy ja tu nie występowałem chyba, ale to był taki mój pierwszy poważniejszy film, gdzie było dużo pracy. Pokazywałeś mi to. A to było dawno temu, 2015. I myśmy pokazywałeś to mi. I tak jak był ten konkurs wtedy z tym Jarokiem, to to był też konkurs, nie pamiętam już na co i gdzie to było organizowane, ale ja w to włożyłem miesiąc pracy i nawet nagrody pocieszenia nie dostałem, nie? Nic. A to fajnie jest zrobione, jak na takiego amatora. No. To mi się podobało. I to było coś, czego ja się naprawdę... To mi się podobało, pamiętam, to, dokładnie to. Ja się uczyłem i uczyłem i uczyłem, no to nie jest jakieś rewelacyjne, bo to nie ma być rewelacyjne, bo to nie ma prawa być rewelacyjne, no ale praca była włożona. Tutaj był problem, bo wiesz, trzeba było go wyciąć jakby, nie? I tutaj jest akurat jedna rzecz, która mi się dosyć... W ogóle to jak to kurwa, szkło wtrakowałem. Nie. What the fuck? No ale tutaj na przykład masz, to będzie naturalna flara. Tutaj się... No nie widać tego, a to była flara, bo tam była lampa postawiona. Ja... O! Ty! Wróć tam, wróć w komentarze. Rojo. Co? Dlaczego ja nie pamiętam? Dałeś serduszko. Ale to było 4 lata temu, ja nie pamiętam tego. Takich rzeczy nie pamiętać? No nie. Royson, ale ja ciebie, człowieku, szanuję. Nie wątpię, skarbie. Darth Vader kontra zając Wielkanoc. Ty Jezus Maria. To też chyba widziałam, pokazywałeś mi jakieś 3 sekundy z tego. I się nie dziwię, że pokazywałam tylko 3 sekundy. Że był zając Wielkanocy, który spotkał Dartha Vadera, bo Darth Vader był zły, więc chciał zająca zabić. I to tyle. Koniec fabuły. Kurwa, zając z giwerą. Nie pamiętałem tego. Ja myślałem, że on też mnie wyciągnie. Czaisz w ogóle zająca wielkanocnego, który kurwa zauważa, że byłaś grzesznym dzieckiem, więc chodzi ci do pokoju i wpierdala kulkę w głowę. On chyba teraz wiesz, dopiero wyciągnie. Jezu, widziałaś to? To jest rurka PCV uwinięta taśmą. Ale spełnia swój i on też taką ma. W sensie myśmy mieli takie prawdziwe miecze, ale nie chcieliśmy ich uszkodzić, więc używaliśmy rurek. I pamiętam, jak raz byliśmy w parku i ćwiczyliśmy z tymi rurkami, to ludzie na nas patrzyli jak na idiotów i wyzywali nas, że co my robimy. Serio? No masz takich dwóch typów dzieciaków, którzy się biją rurkami jakimiś. No i co z tego? No to z tego. No ludzie mają kija w dupie, a myśmy mieli w rękach. Strasznie wolna jest taksa, mogę to przyspieszyć. Wow. Widziałaś ta fala? Patrz, ale ta fala nie dość, że przeszła. Jeszcze... Widzisz? Widziałam RGB split, kurde. To jest profesjonalne akurat. Podtrzymaj mi jajko. Konkurs, play it cool. Dalej mam tą klawiaturę. No to już wiem, po co te portale mi były, kurde! Aha! Play it cool! Play it cool! Bo było ciepło! Kurwa, jestem geniuszem! Ale przekminione! Nie pamiętasz tego? Nie! Konkurs Play It Cool, bo było lato, więc zrobili ja! Takich rzeczy nie pamiętasz? Nie! Ja pierdziczę, ale smart! Ale jest, ja bym se kurwa... Wygrałeś, ja bym, tak, ja bym pogratulował sam sobie za to, nie? To jest fajna seria. Co jest Go Short? Stwierdziłem, że bym chciał zrobić taką serię o takich największych absurdach CS-a, nie? Powanie broni po stronie CT. O czym to było? Ja nie pamiętam o czym to było.
mój telefon. Gdzie jest broń? Co? Jak to mam sobie sam kupić? Pojebał was? Co mi to czyli będzie strzelał z tych który ty jest ryjem. Jeszcze ci bagują te z... To jest dopiero biorą. Jeszcze ci mi dajecie. Nie zabijałem na heada. I taki koza, patrz, a ja go strzelę w mordę? Ja się obróci i mi zabiję, nie? Sferz. No bo jaki to ma logiczny sens, że jesteś antyterrorystą i musisz se sama broń kupić? Nie ma sensu. No to nie ma sensu, no powinni ci ją dać, jak jesteś antyterrorcą. No to headshot. Absurd. Tak, to jest absurd. To jest absurd. No bo patrz, bo to jest M4. Mhm. Nie wiem, czy tak dalej jest, ale wtedy było tak w CS-ie, że jak strzelałeś z M4-ki, to nie zabijało. Trafiasz kogoś w tył głowy, nie zabija go. No. Ale skałacha zabija na strzał. Więc wiesz, jak dostałaś w głowę i się szybko obróciłaś, to byłaś w stanie jeszcze zdążyć strzelić, żeby komuś heada wywalić. Co? 20 damage'a więcej. Dziwko. To jest druga, cheeky bryki. To może być zabawne. Bo masz muzykę w CS-ie! Kurwa, masz to wyłącz. Dobra, sorry. No to jest śmieszne. Leci ci muzyka. Kurwa, to było. No ale dobra, ja myślę, że czas zakończyć ten odcinek. Był on nieco inny niż zwykle. Nie ukrywam, że sporo nostalgii, cringe'u. Znaczy nie, to jest na każdym filmie tak naprawdę. Ale dużo nostalgii było i ja nie wiem, czy ja chcę tylko kiedykolwiek wracać, nie? To bał mi się jak biegałeś. Dobra, ja myślę, że czas zakończyć. W takim razie dziękuję za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało. Czy może wznowimy serię z CSGO Global bez sensu. Nie? Także dziękuję, że oglądaliście i widzimy się już jutro, pojutrze. Mam nadzieję, że jutro, mam nadzieję, że daily jest trzymane. Nie sądzę. A ja też. Przypominam. 21 października. 21 października, nagrywam 21 października, żeby było na listopad i grudzień. Ale dobra, trzymajcie się ciepło sobie, bo jest zima już, nie? O tej play porze... it cool. Cześć!